Dzień dobry Państwu. Zaczynamy 40 odcinek. 40 odcinek Wiatrak fotowoltaika Złotów. Dlaczego ja mówię 40? Dlatego, że no bardzo łatwo wtedy znaleźć film. Na przykład 40 podając nazwę kanału. Natomiast uczestniczyłem w kilku filmach Dobry Projekt. Pozdrawiam Dobry Projekt. W kilku filmach Pompa Ciepła i PV. Oni mają po 1000 filmów. Znaleźć za pomocą linku ten ich film jest bardzo trudno. Prawdę powiedziawszy, to nie mogę. Łatwiej było powiedzieć na przykład, że na pompę ciepła poszukuję filmu 1001 i podaję tylko tytuł i już wiadomo, a nie muszę wystukiwać jakichś połamanych linków i tak dalej, nie? No w każdym razie od tego się zaczynamy. Dzisiaj oczekuję na kolegę, który w sprawie wiatraka, Artur F., który prowadzi własny kanał. Ale chciałbym pokazać, jaka to jest dzisiaj pogoda. No więc może trochę popada, może mi to wszystko nie zamoczy. Nie zamoczy, natomiast o, jak wygląda to jezioro. No wszystko mokre, smutne i tak dalej. Teraz może pokażę z powrotem jeszcze troszeczkę. Wiatrak niewiele działał dzisiaj, nie ma żadnej mocy i chwileczkę pokażę instalację, która ma 3,5 kW, 3,5 kW, ile ona teraz zdaje. Prawdę powiedziawszy, to pada po prostu deszcz. Pada deszcz i zobaczmy, jak instalacja 0,5 kW, instalację na powadorze, jaką ma wydajność. 410, nie, nawet się wyłączyła. 410 V pokazuje, dzisiaj właściwie przestało, chociaż było przed chwilą 400 W, w tej chwili czeka dopiero aż uzyska 410, zaczyna się start instalacji 410 V, a zobaczymy na drugą instalację. Instalacja growata, to jest growata, czy ona coś pokazuje, ona jest o połowę mniejsza. Instalacja jest o połowę mniejsza, pokazuje 0,6 W, a więc dzisiaj nie jest dzień fotowoltaiczny, w związku z tym możemy, jak przyjedzie kolega od wiatraka, możemy rozmawiać głównie o wiatraku, chociaż o niektórych rozwiązaniach PV również. Myślę, że on zawsze był bardzo punktualny, bardzo szybko przyjdzie. I teraz pokażę może, jak u nas się odczytuje pogodę. Szybko biegnę do odczytania, do altany i pokażę Wam, jak pogoda wygląda i jak można na słuch wziąć pogodę. Proszę. Marne te zostały roślinki po tych upałach. Wszystko zostało wykończone. Ale słychać wyraźnie, co się dzieje z pogodą. No, deszcz pada niesamowicie ostro. Co prawda tutaj jest ten mój stawek widoczny i ja zbieram wodę z dachu, która leci poprzez rynny do tego tutaj stawku, czyli jak najbardziej ekologicznie. Nie muszę dolewać żadnej studni, jest to woda prawie że destylowana. Musimy stąd pójść, bo za duży hałas jest tutaj. Przejdziemy może od razu do pomieszczenia, w którym będziemy z Arturem rozmawiali na temat... Żeśmy się nie widzieli cały rok. U Artura się bardzo dużo zmieniło. Pogoda się taka zrobiła, że no trzeba było włączyć coś takiego bardziej optymistycznego,
żeby porozmawiać. Tutaj może to słabo widać, lepiej widać. To się też mryga. To światło mryga, ale lepiej to widać na tym ognisku. I po prostu trzeba stworzyć odpowiedni nastrój do rozmowy, żeby to wszystko jakoś tak bardziej przychylnie zostało przyjęte. No przede wszystkim testujemy i sprawdzamy, czy w ogóle jest sens takim małym kanałom jak nam, czyli tam wiatrak, fotowoltaika, Złotów, czy kanał Artura, który tam ma ledwo, nie wiem, 1500 subskrybentów. Czy warto w ogóle pokazywać cokolwiek odnośnie energii odnawialnej? Bo przecież tak wielkie kanały jak Pompa Ciepła Waldka Dąbkowskiego, który ma 1000 filmów, pokazuje właściwie no, cały obszar, a już nie tylko płaszczyznę, tylko przestrzeń. Prawie, że OZE, pozdrawiamy kanał, pozdrawiamy pana Waldemara, również pozdrawiamy Marcina z kanału Dobry Projekt, który już ma też prawie 60 tysięcy subskrybentów. Pewnie za niedługo dostanie srebrną oznakę. Ale te wielkie kanały już do małych kanałów raczej nie chcą wracać, bo to by była chyba strata subskrybentów. W związku z tym musimy się sami starać. I tak jak ja już mówiłem na wstępie, no nie wszyscy zaczynamy od razu od wielkich rzeczy. Czasami trzeba zacząć od małych rzeczy. Mnie tu w sumie się wszystko w miarę opłacało, chociaż nic za bardzo nie zainwestowałem oprócz tych paneli i przetwornicy. Staram się jakimiś tam pomysłami robić to bardzo tanio, ale uważam, że po prostu będzie to droga ewentualnie dla niektórych, bo przecież przypadków wykorzystania i sposobów wykorzystania energii odnawialnej jest masę. I tak jak w jednym z komentarzy powiedziałem, jest masę tych przykładów i nie tylko ci, którzy stać na jakiś tam, o tutaj widać może cały smutny dzień, deszcz pada. I wracając do poprzedniej myśli, nie tylko ci bogaci mają prawo do energii przyrody. I chciałbym pokazać w tym swoim rozumowaniu strategię postępowania, bo jak zrobiła się taka pogoda, to oczywiście trudno się chwalić jakimiś wynikami na paneli. Wiatrak też słabo podaje. Natomiast przez całe lato rzeczywiście gotowałem na tym prądzie. Dzisiaj może pokażę jeszcze, jak sobie dać radę, jak nie ma tego prądu. I w ten sposób pomału dochodzę do tego, że pewnie wyjdzie, jak mówi Tomek, żyłka za niedługo mi się skończy. Za niedługo mi się skończy ten netmetering i będę musiał robić coś, żeby jednak tę energię lepiej wykorzystać. No i fakt faktem, że on właściwie miał rację, bo ja przecież oddaję 30% nawet w zimie, oddaję do energetyki. Nie narzekam na energetykę, bo jak wiecie, płacę tylko 160 zł na rok. Dopiero w 2025 roku będę płacił, ale 30% tracę, oddając do niej tą energię, bo taka jest moja opłata, plus tamte przesyły. Także też mnie ten dążność do off-gridu na razie mnie zajmuje głowę, ale tak do końca to nie mogę sobie pozwolić na takie wielkie instalacje, w każdym razie magazynowe. W każdym razie nie chciałbym stracić tego, co robię. Chciałbym powoli, już mam coś tam zamówione, ale boję się tak na siłę działać z internetem, bo my parę razy oszukali. Tylko ostatnio przysłali mi inwerter off-gridowy, ale oczywiście na kwasówki, na kwasiaki. Po prostu chcieli się pozbyć starych zapasów,
I tak mi zresztą wytłumaczyli, że gdzieś tam w jakimś tam marginesie z tyłu było napisane, że to są tylko do kwasiaków. I dzięki właściwie asystentom Allegro udało mi się odzyskać pieniądze, były tam w granicach 200-2500 zł, dlatego wolę zamawiać u ludzi, którzy są pewni, którzy są blisko, do których mogę się zwrócić i powiedzieć, że coś nie tak i oni załatwią problem. Teraz na chwilę jeszcze odczekam, będę musiał przerwać film, bo chyba za bardzo was zagadałem. W każdym razie strategia jest taka, że od prądu trapezowego pomału zaczynam próbować prawdziwy magazyn energii, dopiero od 5 kW z wiatrakiem, jak było na kanale, gdzie tam podawane są, że nawet ogrzewam prądem starym z wiatrakiem i próbami zrobienia u mnie tych prób poprzez kanał P Waldka Dąbkowskiego, czyli pompy ciepła i Zeptobox się nie udało, bo jakoś sponsorzy nie zauważyli, że można by ten magazyn energii podrzucić, ewentualnie jakiś inwerter, bo to musiał być klasy D i sprawdzić, czy to faktycznie działa. A mnie praktycznie biorąc na tym za bardzo nie zależy i tylko mówiąc, nie zależy mnie na tym, bo mnie ten wiatrak grzeje bez problemu, po co będę sobie utrudniał życie, jeszcze dodatkowo wydawał pieniądze. Nie udała się ta sztuczka pana Dąbkowskiego, no dużo subskrybenci, ich tam sponsorzy ich załatwiałem, natomiast uznali sponsorzy, że ten nasz kanał jest tak mały, że nie warto cokolwiek inwestować i właściwie to może nawet dobrze, bo nie muszę koniecznie robić coś na siłę, do czego właściwie nie mam potrzeby, bo przecież energii mam dość. Dodatkowo ją gromadzić w akumulatorach i dodatkowo płacić za to wszystko po to tylko, żeby jakiś tam filmik pokazać, to jest bez sensu. No, na razie zrobię jeszcze krótką przerwę, póki Artur nie dojedzie, bo ciekawy jestem, bo on zrobił bardzo duży krok do przodu, między innymi kupił samochód elektryczny i ciekawy jestem jaki. I na razie chwileczkę odczekamy.